3, 2, 1, pół. Nagrywa się, nagrywa się, dobra. Cześć moi drodzy, z tej strony Michał. A to jest kolejny, drugi mianowicie, odcinek z gry Pars. Oto więc zgodnie z obietnicą widzimy się więc niedługo po odcinku poprzednim. W bardziej regularniejszym wydaniu. I mam nadzieję, że będzie ten stan utrzymywać się do końca oczywiście tego miesiąca. Chociaż niczego nie obiecuję. Pewne natomiast jest jedno, że dzisiejszy odcinek niestety będzie wyjątkowo krótki. I na pewno krótszy od poprzedniego z racji faktu bycia nagrywanym o godzinie ponad 23. Bo tam byłem zajęty z innymi sprawami. Tak więc rozegrajmy szybko parę kolejnych misji. Tutaj G3 różnego rodzaju bronie mamy do wykorzystania. Misja treningowa, którą już rozegraliśmy w pierwszym odcinku, wiadomo. No to jest co dzisiaj? Misja snajperska. No i mamy wreszcie misję innego rodzaju. Snake East. A zobaczmy czy... No nie, nie można wybrać tych zablokowanych, no przecież to jest logiczne. Gniazdo węża. Cel? Zabójstwo. Enemy size 1, location Woods Camp. Godzina 3.45 am. No to zaczynamy. Zobaczymy z czym to się je. No i faktycznie. Nie możemy się poruszać, możemy jedynie celować. Tak, to ze snajper. Zastrzel cel jako snajper. Tylko który mamy zastrzelić? A, ten pewnie. Dobra. Uwaga. Boom. No i to tyle. Kurde. O nie. O nie. O nie. No tak, zapomniałem o cholernych reklamach, no. Trudno. Zdarza się. Ale za to otrzymaliśmy kolejne 25 dolców. To była bardzo szybka snajperska misja, trzeba przyznać. No to co mamy za dalej? Dusty Shelf. I myślę, że zakończymy dziś... Że zakończymy właśnie na tym Dusty Shelfie. Dzisiejszy odcinek. Operacje premium upgrade to Continue the Adventure. Serio? Okej. Czyli wygląda na to, że jednak mamy do czynienia z wersją demo, ja przepraszam bardzo. Moi drodzy. Skoro tutaj nam wyskakuje, że... Skoro nam tutaj wyskakuje, abyśmy... Upgrade 2 złote, abyśmy dokonali aktu mikropłatności, operacji premium. Czyli dobrze jednak myślałem. Dobrze jednak myślałem, że nie był to za... że... Z tym, że może być to jednak wersja demo, cholera jasna. No dobra. Czyli wychodzi na to, że nieźle nas ta gra załatwiła. A właściwie sam się załatwiłem. Mogę jednak... Poprzedni odcinek zakończyć przynajmniej na przejściu misji treningowej oraz dwóch pierwszych etapów. A tu Zong! Zostawiłem sobie na następny odcinek Snake East i Dusty Shelf. No i kibel. Bo tutaj się okazuje, że no darmowa wersja wymaga no upgrade'u. Płatnego za pośrednictwem realnej gotówki upgrade'u, by móc ograć kampanię dalej. No kurde.
Czy wygląda na to, że jednak trzeba będzie załatwić pełną wersję gry, bo na pewno nie, dokona mikropłatności w samej grze. Chociaż... jeszcze zobaczymy, co się zrobi. Chociaż jeszcze zobaczymy, co uda nam się z tym zrobić. Póki co natomiast... rozegrajmy za to... rozegrajmy za to poprzednie misje. Tym razem jako inna postać niż dotychczasowa. Tutaj mieliśmy tym razem wyjątkowo popularne wprowadzenie w miarę. Że jesteśmy ostrzeliwani z jaskini. Dobra, misja posprzątać. Dobra. No jak tak widzę, to faktycznie. No możemy wybrać jednostkę, którą chcemy grać. No i fajnie. Misja zakończona. I nie dostajemy za to ani złamanego centa tym razem. A nie, jednak dostajemy, spoko. Tym razem jak na profesjonalnego policyjnego sukinkota, to wypodażmy się w MP5. No, zdecydowanie mam ja ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o długość odcinka, albowiem... o kurde. Tak wygląda strzelanie z tej broni MP5, czyli że oczywiście... Dobrze, nawalaj w nich, stary. Puf, puf, puf. No i załatwiony został z pistoletu koleżka. Elegancko dodało mi 15 dolców. XM5, to jest z kolei karabin maszynowy z tłumikiem ze ciasna. Tutaj kaska do dokupienia za pełną gotówkę. Wiadomo. SWT snajperka. EWSS, będący też takim wytłumionym gnatem. Natomiast jest jeszcze to. No, dlaczego pistolety kosztują nawet... kosztują tyle samo, co kolejne karabiny? To jest interesujące dla mnie. Natomiast no sami widzicie, jak to wygląda. No, czyli jednak miałem dobre przeczucie, że to jest demo. Nie pozwoli mi zdać nic innego, jak rozegrać ponownie te same poziomy, cholera jasna. No i rozważyć, co dalej w takim razie z tą serią. Ale chyba coś mi się zajmie, trzeba będzie dokonać aktu... aktu upgrade'u, no, tej wersji, aby cokolwiek z tego wyszło. Bo to, to jest opisane jako operację premium. No można albo kupić pełną grę, albo...
Albo zapoznać się tutaj z Salakiem za pośrednictwem dodatkowej opłaty, którą no tutaj jest, jak widzimy, w grze sporo. Dobra. I w sumie coś całkiem podobnego było w przypadku gry Traitor, o której sobie teraz przypomniałem w tym momencie. A którą chętnie bym ograł jeszcze raz na kanale, tylko... Na pewno nie w takiej formie, jaka jest obecnie dostawana na Google Playu. A wiecie? O, to już się przekonacie z czasem, ale no... Ze sprawą pewnych kanałów odkryłem metody, jak załatwić no, jest to no, obecnie na Google Playu gry i zastanawiam się, czy przypadkiem nie zrobić, by serii splayowej z pewnych klasyków, kurde, poważniejszych gier mobilnych na kanale. Ale to nad tym się jeszcze zastanowimy. A póki co, Leader Snake. Osłonowa strzelanka z przyklejaniem się do osłon. W głowę dostał, pięknie. Zmiana broni z powrotem na piątkę. Pozamiatane. No i po raz kolejny koniec i po raz kolejny 20 tym razem taną mi amunicji. No i na co koniec misji zabójstwo. Tam jest jazda. Tutaj nie zapisało jako kucającego, no dobra. Jest cel jako snajper, tylko gdzie jest ten cel? Tam jest ten cel, więc... Tylko kurde, nie będzie się za bardzo dało. Spod, tak. Kurde. Misja się nie powiodła, bo cel uciekł. Dobra, no to jeszcze raz. Pyf. Paf. Bum. No i teraz misja elegancko ukończona, o to chodzi. $25. No, im dalsza misja, tym więcej pieniędzy mi dodaje. No dobra, okej. No a tymczasem, przepraszam, akurat tutaj mi ktoś prawie że przeszkodził w dzisiejszych zamiarach. Premium Operations. Upgrade to continue the adventure. No i tak jak mówię, no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o...
chodzi o... Przestańcie do mnie zaglądać! No tak się właśnie niestety kończy nagrywanie filmów po godzinie 23. No, że się tutaj ludzie wtrącają prosząc, abym poszedł już spać. No, czyli domyślcie się raczej kto. Jak już chciałem powiedzieć, no to by więc było na... To by więc było, kurde, na tyle w tym odcinku. Jedyne co ostatecznie zrobiliśmy, to rozegraliśmy ponownie. Już ukończone przedtem misje. Jedyne co nam pozostaje, to chyba jednak kupić. Chyba jednak dokonać zakupu tych premium operacji. Chociaż bardziej bym się spodziewał jednak, jak na demo przystało, że... No nie wiem. Zamiast poloła będzie raczej ekran, że dziękujemy za ogranie wersji demo i zapraszamy do kupienia pełnej gry. A tutaj możemy jeszcze od razu sobie odblokować, jednak... A tutaj proszę bardzo, że tak naprawdę jednak za paywallem jest schowana dalsza część gry. No. Tak więc, jako premium operację. Tak więc... A przecież nie wydaje mi się, abym wydawał kasę na coś, co... Też co, na coś, co nie jest jednorazowe, czyli walutę w grze, ale no to akurat sobie oszczędzimy. Z całą radością, za to i lubością, pozwoliwszy sobie na przejście tego, co, z czym tutaj mamy do czynienia. No, w przeciwieństwie do tego z kolei jak najbardziej jednorazowego odblokowania sobie dalszej części kampanii. Za 2 złote. A mogłem jednak nabyć od razu tą wersję płatną. To tutaj nie było, tutaj nie byłoby takiej blokady. Ale no... Nie byłoby tutaj takiej blokady przed dalszymi moimi przygodami w tej grze. No, jeszcze się zastanowię, co z tym zrobić. A tymczasem... Oczywiście żegnam się z wami, widzimy się już w następnym odcinku, który pojawi się za parę dni na kanale. I co z tego ostatecznie wyniknie? Otóż się rzecz jasna przekonacie we własnym zakresie. Otóż się rzecz jasna przekonacie we własnym zakresie. I co będzie właśnie dalej z tą grą? O tym się przekonamy już, przekonacie właśnie już niedługo w tym kolejnym odcinku. Czy nabędę od razu tą płatną wersję, którą sobie pozwolimy ograć od nowa? Czy może jednak zupgrade'uję, no. Pozwolę sobie zrobić, no, pokonać ten połowy upgrade, no, wkładając realną gotówkę, która jest tutaj wymagana przez to bezpośrednio nam prosto w twarz. No taki trochę dylemat, bo to nie jest polecenie, abyśmy nabyli pełną wersję, tylko pełnoprawny, kurde, chamski paywall. No, trochę chamski paywall, no pozwala nam na odblokowanie całej gry właśnie tej darmowej postaci, ale za odpowiednią opłatą, abyśmy mogli te kolejne misje rozegrać. No... A jakoś mam póki co wyłączony internet, no to... No cóż. No i przepraszam, ale czy przypadkiem nie wybrałem tego special police oficera? Dlaczego mnie znowu przerzuciło na komandosa? Teraz z powrotem dobrze, coś się trochę zbugowało. Można mieć wrażenie.
tym się dzieje? Dobra. Tak czy inaczej, koniec już tematu tego koniec, tak czy inaczej, koniec tematu tego odcinka już w tym momencie. Tak jak mówię, widzimy się już w tej grze za niedługo. Za 4 dni, kiedy to no obmyślę, czy co dalej z tą grą zrobić, bo na pewno oczywiście przejdziemy na kanale. No i co, no życzę wam udanego wieczoru, a ja tymczasem udaje się już przesłać wam ten filmik, który będzie chyba jeden z kolejny z najkrótszych historii Michal Media kanału. Tak więc do zobaczenia już niedługo i życzę wam udanej, spokojnej nocy. I tak jak mówię, w którym to następny... I tak jak mówię, no, w tym, że następnym odcinku zobaczymy, co dalej ostatecznie pokazać się z tą grą. A póki co, no, żegnam się właśnie z wami i życzę wam udanego wieczoru. Tak więc... Do zobaczenia! Tym razem już na zawsze, to znaczy na zawsze, tym razem już tak na dobre, tak na serio dobre, bez żadnego zbędnego przeciągania. Pa, pa!